witam wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam kochani was z Turcji. Dzisiaj taki vlog już typowo z Turcji, już bez pakowania, bez lotu samolotem. Dzisiaj mamy taki plan, że cały dzień jesteśmy w hotelu, w obok hotelu, na plażach, opalanie, a jutro mamy zaplanowaną wycieczkę, ale o tym powiem wam potem. Teraz idziemy sobie na śniadanko. Jesteśmy na śniadanku i tak wygląda moje przykładowe śniadanko. Wziąłam sobie taki chlebek, jednego pancake'a, taką bułkę, ale ona jest trochę twarda i nie wiem jak ona jest. Wziąłam trochę warzywek, wziąłam szynkę, ale nie wiem czy jest w moim stylu. Poprosiliśmy panią o jajko sadzone i tutaj mamy herbatkę turecką, a zaraz idziemy na plażę. Zdawałam wam, ale ubrałam się dzisiaj tak. Koszulę, tutaj mam już nawet strój kąpielowy i tutaj ten komplet taki za rynerkę. Idziemy teraz po ręczniki i idziemy chyba sobie na plażę się poopalać. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Zobaczcie, kochani, my sobie leżymy tu na leżaczkach, opalamy się, a tam jakaś imprezka na łodzi. Właśnie włączyli muzykę, jak nagrałam, ale no super, nie wiem, czy nie pójdziemy sobie, czy nie wykupimy sobie takiej wycieczki, imprezy na łodzi. O, słuchajcie, może usłyszycie. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more. Byliśmy, kochani, przed chwilą na basenie i powiem wam, że woda jest super. Jest trochę głębokie, Samantą sobie popływałyśmy. Chłopaki nie chcieli, ale pójdą sobie do nas innym razem. Idziemy teraz na obiadek. Tu jeszcze włoski trochę mi schną i planujemy iść na bazar, podjechać jakimś busem, trochę sobie coś tam popatrzeć. Ale jeszcze nie wiem, tak jak widzieliście przed chwilą przybitki, jest tutaj dużo roślinności i jest przepięknie. Przez chwilę zaszło słoneczko, ale już jest lepiej. Popływałyśmy z Samantą, bałyśmy się, ale wyszłyśmy. Ale powiem wam, że są kamienie tak straszne, że się chodzić nie da, a dopiero wejść do tej wody. Jak na nagraniu. Pasiek standardowo coś musiał zrobić, rozrzał nową kolę. A w napijesz się chociaż coś? I tak jak wam mówiłam, wybieramy się na bazary, złapaliśmy sobie busik, który jedzie tam, gdzie my potrzebujemy, to są dwie przystanki, nie? Tak. No i pan wziął od nas ile za 3 osoby? 3 euro. 3 euro. 2 euro za osobę. Tak, i teraz sobie jedziemy, ale jest bardzo gorąco, spijam sobie włosy, z moich wałków nic nie wyszło. I co, zobaczymy co będzie na bazarze. Aktualizacja naszej bazarki jest taka, że Miłosz sobie kupił, kurde głośno! Że Miłosz sobie kupił jakąś tam koszulkę, wiecie, tak po domu czy coś. Ale dajcie sobie, tak nam targowali. Bossy, madame, kup, kup, kup. No ja tak nie bardzo umiem się targować. Już mnie głowa rozbolała, że tak powiem. Ale kupiliśmy jakieś tam, wiecie, klapki takie, żeby sobie chociaż pochodzić z basenu czy coś. I wracamy. W każdym sklepie chcieli nam coś wcisnąć. I teraz idziemy na jakiś autobus, ale no trochę mamy do domu. Teraz taksi, bo nas zawołali, jak jechaliśmy, już szukaliśmy busa, więc zobaczymy. Daliśmy 5 euro, mam nadzieję, że dojedziemy. Hej wszystkim, przyszliśmy teraz sobie na śniadanko i powiem wam, że piję sobie teraz herbatkę. Wziąłem sobie chociaż trochę, żeby nie być potem głodnym i wybieramy się na wycieczkę, więc będzie fajny teraz vlog. Wstaliśmy przed 7, bo jestem mega niewyspana. Więc co, robię sobie herbatę, czekam jeszcze na innych, bo oni trochę jeszcze śpią, spóźniają się i co, i lecimy. Już busikiem pan czekał na nas już przed bramą. Promise I won't forget. Maybe it's something in the water.
Dobra, wchodzimy. Ani, jesteśmy już na statku. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy, tu są jakieś maty. Nie wiem, czy jakbyśmy chcieli się opalać, czy co, nie mam pojęcia, ale idziemy dalej. Płynęliśmy z 15 minut i się już zatrzymaliśmy. I oni mówią, że teraz muszę sobie poskakać, ale jest bardzo wysoko. My chcieliśmy z Samantą sobie poskakać, ale panowie powiedzieli, że kobiety nie, bo jest za wysoko i tylko panowie będą skakać. Dużo się dzieje, teraz rzucili chleb, żeby rybki dobudowały. Co do wycieczki, powiem wam, że jest jeden taki minus, że za wszystko musimy tutaj płacić, mimo że zapłaciliśmy kupę za wycieczkę. Kochani, się ogarnęliśmy, idziemy teraz na zachód słońca. Co do wycieczki, to było ok, ale spodziewaliśmy się czegoś lepszego za tą cenę, bo w sumie daj nam jeden posiłek i nas przetrzymywali na wodzie. My myśleliśmy, że nas gdzieś tam do portu odstawią, że będziemy jeździć, zwiedzać, coś na stylu, a to tylko i wyłącznie odbywało wszystko, wszystko się na porcie, na statku. Co prawda były te fajne imprezki z pianą, ale to była na razie najgorsza wycieczka, na jakiej byłam kiedykolwiek na wakacjach. A teraz lecimy sobie na zachód słoneczka robić fotki. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Po robieniu zdjęć oczywiście trzeba wykupać buty i nogi, ale teraz patrzcie, ile tutaj jest powrotem piachu i kamieni, a idziemy na kolację. Jeździliśmy tutaj, żeby nie iść do hotelu i mieliśmy wydać się pana, ale znaleźliśmy. Więc przed kolacją myjemy nóżki sobie tak. Trzyma Lolek sobie swoją pracę dalej. Jeszcze. Kupujemy zazwyczaj takie drugie kolacje. Nie, tu jemy pod wieczorki, tu kolacje. Tu jest nasz jeden basen, tam drugi. I tam jest nasza kochana plaża. Tam. Co Boże mówisz? Za pół godziny idę dopiero, bo okay. Idę się kąpać. To nas nie odbiera, Miosza brat się kąpie, więc my uznaliśmy, że pójdziemy sobie na drineczka sami ze sobą przed kolacyjką. No a cóż. Just wanna make it stop. Hej, hej wszystkim, witam was w kolejnym dniu vloga. Dzisiaj pogoda jest taka średnia, w sensie ogólnie jest bardzo ciepło, ale jakby słoneczko jest pod chmurkami. Ale wybieramy się na bazar, jesteśmy po śniadanku i idziemy popatrzeć, co jest tam ciekawego, tak wiecie, pochodzić, przejść się. Dzisiaj my tym razem sobie nic nie kupujemy. Co prawda jest tutaj trochę drogo, ale fajne rzeczy. Powiem wam, że nie możemy wyjść z tej galerii, że wyszliśmy, a teraz nie możemy wyjść i jest nas tutaj trochę osób, Polacy, i tym my nie możemy wyjść, słuchajcie. Widząc, zjechaliśmy na pierwsze piętro, trafiliśmy do jakiegoś, pakują paczki, nie wiem. No kochani, za wiele nie kupiliśmy, w końcu udało nam się wyjść z galerii, a okazało się, że trafiliśmy do magazynu na robotę. Tam panie metkowały ubrania i powiedział, że musimy stąd wyjść. Na zero zjechaliśmy zamiast na pierwsze piętro, ale dobra, wyszliśmy w końcu. I idziemy, jeszcze chłopczyk jeden się zgubił, też wjechał i nie mógł zjechać, więc oddaliśmy do mamy i lecimy z powrotem do hotelu. Potem pokażę wam czapkę. Przyszliśmy teraz tutaj przy drodze na taki sok, ja wziąłam z samych truskawek, taki wyciskany. Tutaj to moja czapka, co kupiłam ją. I teraz co? Idziemy chyba na obiad, chociaż nie wiem. Idziemy na obiad, czy idziemy... Ja chyba nie. To idziemy na plażę albo na basen. Wiecie, co wam powiem? Mówiłam wam jakiś czas temu, że w tamtym roku Miłosza uczyłam pływać i myślałam, że nie umie, nic nie pamięta. Po czym wlazł i pierwsze co popłynął, więc muszę wam to zaraz nagrać, ale najpierw wskoczył Miłosz z jeżdżalni. Right now it doesn't even matter.
sobie dzisiaj na zachód słońca, zobaczyć jak to wygląda, a dzisiaj zobaczcie jakie fale. Hej, hej kochani, witam was w kolejnym vlogu albo w kolejnym dniu vloga, bo tego jeszcze nie wiem. Byliśmy na tatuażu właśnie z Miłoszem, właśnie wróciliśmy, tu pokazują właśnie wam się przebitki. Nagrywaliśmy wczoraj tylko pionem i również padł TikTok z tego jak tam byliśmy. Powiem wam, że jedyny minus to tylko taki, że jak już zapłaciliśmy i że jak już tam byliśmy, to już na przykład prosiłam o wodę, to nie dostałam, w sensie... Co prawda było tam już dużo potem ludzi, ale chaotycznie to wszystko tak też wyglądało. Mnie tatuaż w ogóle nie bolał, ale Miłosz poszedł na pierwszy ogień i go bolało bardziej i powiedział, powiem ci coś, boli, a ja tak się przestraszyłam, po czym nic nie czułam, ale no wiadomo, każdy ma inny też próg bólu. Tak się prezentują nasze kochani tatuaże. To jest mój, to jest Miłosza, to są, daj tutaj rączkę, tutaj tak się prezentują nasze tatuaże. Zobaczcie dzisiaj jakie są mocne fale, wczoraj wieczorem też tak było, nie wiem czy widzieliście na story. Szkoda, że nie mogę się kąpać, bo pewnie bym weszła. A my rozstawiliśmy sobie tutaj leżeczki, Lolo pije sobie energetyczkę, ja chciałam kawę mrożoną, ale to od 14, to mamy parasole i sobie leżymy. Przed chwilą się dowiedziałam, że tutaj obok robi pani pod parasolką u nas w hotelu takie naleśniki i idziemy zobaczyć, co tam ciekawego jest. Tutaj mamy coś, pani jest. O, jest, 11.30, 15.30. No jest, tylko że to jest jakiś chlebek. A chlebek z czymś. Uznaliśmy, że weźmiemy jedno na spróbowanie, ale z jakimś mięsem, warzywami, coś w tym stylu, więc czekamy i co? Weźmiemy jednego na parę osób, żeby spróbować, bo to jest dosyć spore. Uznaliśmy, że weźmiemy dwa, jeden dla nas, a drugi będzie dla Samanty, dla Błażeja. Szpinak ser mamy. Tak to się prezentuje, a zaraz będziemy testować. No? Dobra. Dobra, Lolo? Kochani, idziemy teraz na obiad. My rzadko chodzimy na obiad, zazwyczaj chodzimy na snacki po obiedzie, bo tam wtedy są fajne ryże i te sprawy. Nigdy nie zmierzamy, ale dzisiaj pójdę i jak będzie w miarę mało ludzi, to wam pokażę, co mniej więcej mamy, jak to wszystko wygląda. Say goodbye. You start to get dressed and then we cry. I mniej więcej tak tutaj wygląda jak wam pokazałam i tylko wiadomo, śniadanie czy tam kolacja to trochę się różnią te potrawy. Kochani, my już jesteśmy po obiadku, teraz lecimy przemyśleć tatuaże, nasmarować je, bo Lolo już tutaj pilnuje wszystkiego i przed chwilą się dowiedzieliśmy, bo dzwoniliśmy do tamu Denverka. No i się okazało, że już powoli za nami tęskni, już troszkę popłakuje, nawet my też za nim tęsknimy, ale jutro już jest na szczęście wylot, idziemy trochę na plaży, może uda nam się jakieś fajne fotki zrobić, no i wolniej dzisiaj taki chill out i dzisiaj wieczorkiem albo jutro będziemy się już kochani pakować. No idziemy teraz do pokoju i to się tak właśnie tak idzie. Następnie skręcamy w prawo. Na szarym końcu. Dokładnie. Zobaczymy, czy Barek nam uzupełnili. Barek na kranę. A Lolo już sprawdził. Sprzątali. Że ktoś jest. Boże, to ten. No dobra, posprzątane. Nasze zakupki, bo wam kochani nie pokazywałam. Tutaj kupiłam taki właśnie oto zestaw do herbaty. Tu mamy kawki różne, takie herbatki. Zresztą wleciał haul na kochani na tego, na TikToka. Tutaj mamy nasze łóżko. W ogóle słyszałam, że w pokoju tego Boże, ja robią niby fajne jakieś bociany, nie bociany, bo będzie z ręczników, a one z takiego nie ma, więc no nie wiem. Posmarowałam sobie już tatuaż, przemyłam, zrobiłam warkoczyki, bo będę chciała parę zdjęć. Wzięłam Samancia, mnie poprosiła o SPF na buźkę. I co, lecimy do windy, idziemy nad wodę, co prawda dowiedzieliśmy się, że zajęli nam leżaki. No ale cóż, musimy jakoś się odbić albo ogarnąć nowe. Dzisiaj udekorowali tak tutaj wszędzie, że tak powiem, bary, nie bary, takimi wstążkami, bo mają tutaj święto, a nie ma. A tutaj mamy taki fajny bar i zawsze wieczorami tutaj są jakieś imprezki nad basenem, no i tutaj można brać sobie
na drineczki czy tam kole. Przyszłam trochę tutaj do wody, ale zapomniałam butów, wiecie co? Do wody i przyszłam mój chlacz, bo będzie, że tym razem mi nie odpłyną i ich nie zgubię. Kochani, umalowałam się na ostatnią moją kolację. Chociaż jutro jeszcze może coś zjemy. Co mam tu? Że mokre? No to wiem, specjalnie przepierałam plamę. Przepierałam plamę. I opaliłam się, wiecie jak? Ouuu! Miłosz mi smaruje nogi delikatnie. Jedna noga, jeden cycek, jedna ręka. Nie, jak ja to zrobiłam, jutro postaram się jakoś to naprawić, ale jutro wyjeżdżamy. O 12 oddajemy klucze, pokój, więc jutro będziemy się pakować. Jutro raczej, nie? Tak, jutro po śniadaniu. No, raczej jutro właśnie, kurczę, po śniadaniu, ale boli, jak on smaruje. Pakowanie, pół godziny. Ale będziemy mogli korzystać z All Inclusive aż do wyjazdu, a wyjazd mamy po 18 z naszego hotelu. Tam chłopaki trenują, a my idziemy z Lolkiem na zachód słońca. Cały czas mnie straszy, że już nie ma, a jest! Patrzcie, jaką mam czerwoną nogę. Niestety ostatni wieczór. Tak spieczeni, że nie wytrzymaliśmy już tej imprezki na dole. Obejrzeliśmy tylko koncert, wzięliśmy sobie po drinku, kupiliśmy Aperol. Aperol, co mówię, kupiliśmy sobie pentanol, bo nam się skończył, idziemy się pryskać, bo jesteśmy tak czerwoni, że to jest dramat wszyscy. Ja w ogóle chodzić nie mogę, powiem, jest dramat. Przez cały wyjazd się chowałam przed słońcem, a teraz wystawiłam się, niepotrzebnie. Hej wszystkim, tutaj kolejny dzień. My już jesteśmy po śniadanku, jesteśmy już spakowani. Jeszcze posmarowałam tylko pentanolem nogi, bo jest dramat, nie mogłam w ogóle spać w nocy. Ani nic z tym, zrobiłam sobie tylko brwi, się nie malowałam. Mamy 2 godziny, żeby oddać kartę, ale idziemy chyba zaraz. Zajdziemy jeszcze do jakiegoś butiku, zobaczyć co mają ciekawego. No i ogólnie o 18 mamy wylot, więc jeszcze załapiemy się na obiad i ten, ale kartę musimy oddać od pokoju. Będziemy siedzieć sobie na hotelu, no nie na słonku, bo moje nogi nie nadają się na to, po prostu jest dramat, ledwo chodzę. My jeszcze przed, bo nie idziemy na obiad, idziemy kochani na snaki, czyli taki jakby po obiad, po obiadku coś zjeść, a idziemy najpierw do pani po przekąski, po te dobre takie pity, jakby ze szpinakiem i serkiem. My jeszcze pani mały napiwek, bo to nasz ostatni dzień, a pani jest bardzo fajna. I ten, i co? I jeszcze mamy mnóstwo czasu do odlotu. Fajnie jakby był odlot, tak myślę, 12, a tak czekamy do 18, bo tutaj zabiera nas bus z hotelu. Nie mamy lekki nadbagaż, ale to tylko kilo, oni mają troszkę więcej. Teraz 20,5. A ty? Ja nie wiem, jest problem. To sprawdźmy. Się nic nie zmieniło. Uznałam, że już nie będę nagrywać, bo już powoli się stresuję lotem, więc po prostu widzimy się chyba w następnym vlogu albo później. Kochani, dolecieliśmy, jesteśmy na lotnisku, mieliśmy małe opóźnienia, korki, ale fajnie leciało się tym samolotem. Już nie będę do was nic więcej nagrywać, bo jesteśmy zmęczeni. Lecimy po walizki, jesteśmy już w ostatniej kontroli w Poznaniu, więc dziękuję wszystkim za tego vloga. Buziaczki, pa!